Żeby powiedzieć panu Jackowi z Poznania, który czujnie zauważył mój błąd, powiem tylko przepraszam. Minęło 28 lat od odkrycia wraku Tytanika, a nie od wydobycia. Tytanika na szczęście nie wydobyto. Dziękuję, panie Jacku, za. Czujność i spostrzegawczość. A ta na pewno towarzyszyła naszemu gościowi, panu Andrzejowi Fedorowiczowi, dziennikarzowi Fokusa. Dzień dobry. Dzień dobry. Przy pisaniu super ciekawego artykułu Klątwa Kapitanów, bo tam jest taka suma wszystkich możliwych błędów kapitanów statków, które to błędy doprowadziły do różnych katastrof wymienionych i wspomnianych w tym artykule, ale my mówimy dzisiaj o Tytaniku. Pierwsze pytanie. Czy możemy jednoznacznie dzisiaj, 28 lat od znalezienia wraku, że tylko błędy konstrukcyjne, czyli słaba jakość materiałów użytych przy pośpiesznej budowie tego statku spowodowały katastrofę? Nie, zdecydowanie nie możemy tak powiedzieć. W ogóle kwestie katastrofy Titanika można podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to przede wszystkim pytanie, dlaczego Titanic zderzył się z górą lodową? A drugie, dlaczego po tym zderzeniu zatonął? Ponieważ żadna z tych rzeczy nie musiała się wydarzyć. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dlaczego Titanic zderzył się z górą lodową, jest tu kilka możliwych zdarzeń, które się na siebie nałożyły. Po pierwsze, Titanic był statkiem zaprojektowanym do tego, żeby pobić rekord szybkości przepłynięcia przez Atlantyk. W tym wypadku akurat ze wschodu na zachód. Był to tak zwany wyścig o błękitną wstęgę Atlantyku. Rekord należał do statku Mauretania, który był eksploatowany przez kompanię Cunard Lines, konkurencyjną wobec kompanii White Star Line, która zbudowała Titanica. Oczywiście statek, który posiadał błękitną wstęgę, był statkiem, który mógł. No, Chwalić się tym, że jest najszybszy, najbezpieczniejszy, miał to olbrzymie znaczenie promocyjne, reklamowe. Już w tamtych czasach? No, oczywiście. Wtedy ten etap wyścigu przez Atlantyk, co prawda wielkich parowców, a nie, a nie na przykład samolotów, był już bardzo zaawansowany. On trwał tak naprawdę od drugiej połowy XIX wieku, od momentu, gdy pojawiły się statki parowe. Mauretania, jak mówię, miała ten rekord od pięciu lat. Titanic miał go odebrać. W związku z tym postanowiono, że Mm. Dziewiczy rejs będzie jednocześnie rejsem O pobicie tego rekordu I tutaj dochodzimy do pewnej kwestii Która jakby rozpoczyna całą serię nieszczęśliwych zdarzeń Które doprowadziły do katastrofy Otóż statkiem miał dowodzić kapitan Charles Bartlett I on prowadził rekrutację załogi na ten statek On to załogę znał, on dobierał sobie oficerów Z którymi wcześniej pływał Tymczasem ze względów powiedzmy towarzysko Personalnych. Pierwszy rejs miał poprowadzić kapitan Edward Smith, bardzo zasłużony kapitan dla... Pływający już 28 lat w barwach tego armatora. Tak, tak? on miał 62 lata w momencie, gdy, gdy prowadził Titanica w dziewiczy rejs, który jednocześnie był rejsem pożegnalnym z kapitana Smitha. Siłą rzeczy, kapitan Smith, po pierwsze, nie znał załogi, z którą pływał, ponieważ nie on prowadził rekrutację. Po drugie. E, miał wiele obowiązków towarzyskich, wynikających choćby z tego, że on e, po prostu żegnał się z morzem i żegnał się też jakby z pasażerami, który, których wielu znał. I ze swoją pracą poniekąd. I ze swoją pracą, tak. E, w związku z tym w momencie, gdy doszło do, do samej katastrofy, do samego zderzenia z góru lodowego, nawet nie było na mostku kapitańskim. W tym momencie e, okrętem dowodził e, pierwszy oficer William Smardo. Panie Andrzeju, pozwoli pan, że tutaj na momencik się wtrącę. Czyją winą? Było to, że marynarz na bocianim gnieździe, czyli tym miejscu najwyżej położonym na okręcie, nie miał uwaga lornetki, czyli górę lodową, która stała się ostateczną przyczyną katastrofy Titanika. Zobaczył dopiero z odległości 400 metrów, kiedy już na jakikolwiek manewr było za późno. Gdyby tę lornetkę miał i zobaczył ową górę z odległości powiedzmy kilku kilometrów, do katastrofy by nie doszło. Kto jest odpowiedzialny za taki fakt, że tej lornetki nie było? Trudno powiedzieć. Tu, y, można się spierać, czy rzeczywiście ta lornetka by pomogła, dlatego że jak wiemy, lornetka przybliża z jednej strony obiekty, a z drugiej strony zawęża pole widzenia. Tam było w sumie dwóch y, oficerów, y, którzy, dwóch marynarzy, przepraszam, którzy obserwowali morze. Y, w zasadzie powinno być ich więcej. Y, nie wiemy do tej pory, dlaczego na przykład y, depesza, która trafiła y, 14 kwietnia 1912 roku y, na pokład Titanica, nadana przez Statek Ameryka ostrzegająca przed dużym polem lodowym na trasie Titanica. Dlaczego ona nigdy nie trafiła na mostek kapitański? Być może tu właśnie zagrały pewne braki zgrania załogi z oficerami, z kapitanem samym i tak dalej. Wiadomo, że statki, które pływały tamtą trasą, wystawiały bardzo dużo, bardzo duży jakby posterunek obserwacyjny w momencie, gdy istniało zagrożenie górami lodowymi. Prawdopodobnie używano też lornetek. Dlaczego akurat ci marynarze tego ich nie mieli? Do tej pory tego nie wyjaśniono. Ale jak mówię, ten fakt nie musiał wcale oznaczać, że Góra Lodowa zostałaby zauważona wcześniej, być może zostałaby nawet zauważona później. Co też mogło mieć w sumie lepsze konsekwencje, dlatego że tutaj trwają spory na ten temat, ale wiemy raczej na pewno, że gdyby Titanic zderzył się z tą Górą Lodową, można powiedzieć, czołową, prawdopodobnie by nie zatonął. Jak to jest możliwe? Titanic był tak skonstruowany, że mógł stracić, można powiedzieć, mógł mieć zalane cztery grodzie wodoszczelne, żeby utrzymać się na wodzie. Zderzenie czołowe oznaczałoby prawdopodobnie zniszczenie dwóch grodzi. Czyli statek zachowałby pływalność. Natomiast decyzja o tym, żeby górę lodową ominąć, spowodowała rozerwanie Poszycia kadłuba na długości 6 gradzi wodostrzelnych. I on w tym momencie w zasadzie był już skazany na zatonięcie. Chociaż właśnie tu dochodzimy do drugiego, do drugiego etapu tej odpowiedzi. Mianowicie, dlaczego w ogóle doszło do zalania tych grozi wodoszczelnych, ten statek był przecież niezatapialny według tego, konstruktorów. Co, według konstruktorów tak. Przypomnę, że wczoraj minęło 28 lat od odnalezienia jego wraku. 71, 151 i pytania, kolejne pytania od państwa. Czy tytanik to okręt, czy statek? Okręt to przecież jednostka wojskowa, czasowiczka schłapowa. No i jeszcze jedno poniekąd wyjaśnienie przyczyn katastrofy tego statku. Tak, klątwa kapitanów, dat 14.04.1912 to numerologiczna trzynastka, niestety. No i wszystkie te wątpliwości rozwieje, mam nadzieję, Andrzej Fedorowicz, dziennikarz Fokusa, autor artykułu Klątwa Kapitanów. Zacznijmy od tej numerologicznej trzynastki. Spotkał się pan z takim wyjaśnieniem? Nie, nie słyszałem o tym, ale to bardzo ciekawa teoria. Wydaje mi się jednak, że te wszystkie fakty, które już dzisiaj znamy, pozwalają nam ustalić, można powiedzieć dosłownie krok po kroku, w jaki sposób doszło do tej katastrofy i dlaczego Titanic skończył właśnie w taki tragiczny sposób, a nie, a nie inaczej. Bo przecież ten statek, według założeń konstruktorów, nawet po takiej katastrofie, powinien utrzymać się na wodzie. I umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej, w której można byłoby w zasadzie uratować wszystkich pasażerów. Tymczasem zginęło tam, jak wiemy, ponad 1500 osób, 80% załogi, ponad połowa pasażerów. Uratowano zaledwie 700 osób, z liczącej 2200 w sumie osób ekipy, która, która podróżowała tym statkiem, a więc była to olbrzymia tragedia. Szczególnie z tego powodu, i tu może też jest trochę odpowiedź na pytanie, dlaczego Titanic właśnie przeszedł do legendy. Otóż tym statkiem podróżowało bardzo wielu bogatych ludzi. To można było powiedzieć, że rejs, był rejs milionerów, i to się oczywiście odbiło bardzo szerokim echem w amerykańskiej, szczególnie prasie. Tam zginęli ludzie, którzy należeli wówczas do elity finansowej Stanów Zjednoczonych, tak jak pułkownik Astor, ten od słynnej firmy kosmetycznej, który. Właśnie stracił życie, ale było też wielu innych, w związku z tym można powiedzieć, ten rejs był taką hekatombą milionerów i z tego też powodu być może zwrócono na ten, na tę tragedię większą uwagę niż na wiele innych, o wiele bardziej tragicznych również rejsów. Panie Andrzeju, jeszcze pytanie, na które nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź, dlaczego kapitan Smith, dowodzący, jak wiemy, Tytanikiem, wybrał bardzo trudny szlak Północny, a nie łatwiejszy, ale wróćmy do pytania, z którym zostawiliśmy naszych słuchaczy przy poprzedniej naszej rozmowie. Co się dzieje, co się stało w wypadku Titanica w tych pierwszych minutach, kiedy zderzył się z tą górą lodową? Co się stało ze statkiem? Jakie były odczucia pasażerów i załogi? Titanic, w momencie, gdy zauważono górę lodową e, i ostrzeżono, Williama Mardoka, który wówczas kierował tym statkiem, dowodził tym statkiem, wykonał zwrot i jednocześnie przy komendzie cała wstecz. W związku z tym od momentu ostrzeżenia do momentu zderzenia z górą lodową minęło około 37 sekund. Statek otarł się w zasadzie o tą górę prawą burtą, na tyle łagodnie, że większość pasażerów po prostu nie zauważyła tego zderzenia. Nic nie, nie odczuła, żadnego nie, nie odczuło, wstrząsu. Tak, to był, no można powiedzieć, że tam doszło do wgięcia blak. No w najgłębszym miejscu to było około 60 cm, ale jak wiemy, to była potężna jednostka. W związku z tym 60 cm to można porównać do takiego lekkiego otarcia się samochodów na drodze. W związku z tym nic nie wskazywało na to, że ten statek zacznie tonąć. I tutaj Właśnie dały znać o sobie błędy konstrukcyjne, czy można powiedzieć bardziej. Słaba jakość materiału. Słaba jakość materiału, przede wszystkim nitów, którymi łączono poszycie blach, kadłuba. Tutaj już wiemy dziś na pewno jest to teoria w zasadzie obowiązująca że z powodu, można powiedzieć, pewnego rodzaju wyścigu pracy tych ekip, które nitowały kadłub, dodawano do tego stopu. E, pewną ilość żużlu, po to, żeby stal tych nitów y, można było łatwiej kuć i żeby on, po prostu mniej pracy, mniej czasu zajmowało e, połączenie tych wszystkich brach kadłuba. To można było powiedzieć, było takie. I z jednej strony mm, oszustwo ze strony ekip, które, które to montowały. No ale im płacono za szybko, w związku z tym one robiły wszystko, żeby jak najwięcej tych nitów położyć każdego dnia. No a z drugiej strony było to też, można powiedzieć, niechlujstwo nadzoru, który powinien yy, to zauważyć i, zauważyć i wychwycić. I, i wychwycić. Yy, także teoria nitów, która dzisiaj w zasadzie jest obowiązująca i, i, i o której wiemy, że yy, ona miała główną jakby przyczynę stała się główną przyczyną katastrofy. Doprowadziła do tego, że właśnie nity na całej długości sześciu przedziałów wodoszczelnych puściły i główki zostały ścięte co doprowadziło do rozstrzelania blach kadłuba i wdarcia się wody po prostu do tych, do tych grodzi wodoszczelnych. Panie Andrzeju, czyli można by spuentować tę rozmowę stwierdzeniem, że to był przysłowiowy nit do trumny i to w dodatku trumny, która zatonęła. To była cywilna katastrofa, ale przecież dużo później wydarzyła się katastrofa na Bałtyku, o, ma, o której mało kto wie, mało kto pamięta, na pewno nie identyfikuje tego. Statek nazywał się Wilhelm Gustloff, było to w 45 roku, i to była dużo większa katastrofa pod względem strat i pod względem ofiar. Dlaczego o tym się mniej mówi i dlaczego to nie obrosło taką legendą jak Tytanik? Jeżeli chodzi o katastrofę Wilhelma Gustlowa, tutaj przypomnę tylko, że ten statek brał udział w ewakuacji niemieckich cywilów z Prus Wschodnich, na które nacierała Armia Czerwona. Do portów zachodnich Niemczech, głównie do Kilonii. E, tym statkiem podróżowało, tego nie wiemy dokładnie, bo tam wielu pasażerów nie było zarejestrowanych około 10 tysięcy osób więc katastrofa Gustlofa była największą katastrofą morską, w której zginęło najwięcej ludzi. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że to wszystko odbywało się w warunkach wojennych. Przez długi czas e, sprawa była utrzymywana w tajemnicy, między innymi dlatego, że można powiedzieć, że na statku doszło do pewnych zdarzeń, do pewnych scen, którymi nikt nie chciał się chwalić. Tam po prostu walczono na śmierć i życie, o miejsce w szalupach. Kobiety z dziećmi były po prostu spychane do morza przez ludzi, którzy byli uzbrojeni, bo tym statkiem podróżowali również żołnierze, którzy się ewakuowali z armii. Armia niemiecka w Kurlandii była ewakuowana między innymi tym właśnie statkiem jak również cywile, więc tam, mówiąc szczerze, nikt nie chciał wracać do tego tematu, nikt nie chciał się chwalić swoim udziałem w tej katastrofie, ponieważ po prostu nikomu to nie przynosiło chluby. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że tam jednak zginęła większość cywili, więc... Tych uchodźców, którzy tak, byli na pokładzie. tych ludzi, którzy uciekali wtedy z Prus w związku z tym również jakby druga strona, czyli ta, która, która atakowała, czyli Rosjanie, nie chcieli się chwalić specjalnie przyczynieniem się do takiej olbrzymiej katastrofy morskiej. No a potem niestety był całkiem niedawno Statek Costa Concordia. Dobrze, że u samego wybrzeża, bo katastrofa mogłaby być porównywalna do tej z Tytanikiem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za spotkanie w lecie z Radem w radiowej jedynce. Dziękuję. No I jeszcze przypomnę ostrzeżenie, które niestety padło z ust najbardziej bezczelnego według autora artykułu klątwa kapitanów. Kapitana Avranasa Janisa, który powiedział, kiedy dałem rozkaz opuszczenia statku, nie miało znaczenia, kiedy ja go opuszczę. Jeśli jacyś ludzie chcieli pozostać na pokładzie, to mogli sobie na nim pozostać. I to się nazywa lekkość życia.